Wydaje mi się, że ta moja pierwsza porażka na tyle mocno mnie skaleczyła na długie lata. Śniło mi się ten nieudany egzamin na tą medycynę. Uważałam, że jestem w czymś gorsza, że naprawdę mocno przeżyłam tą porażkę, chociaż rodzice nie wymagali ode mnie zwycięstwa i oni jakoś bardzo delikatnie do tego podeszli. To, że mi odbiło, to było takie mocne eksponowanie, a jednak jestem zwycięzcą. Ktoś mi obciął skrzydła, dostałam nowe skrzydła i je tak, wiesz, głośno, mocno trzepałam nimi, eksponowałam. No i jak mój tata spojrzał na mnie z boku, to powiedział, że to chyba nie jestem ja i żebym wróciła jakby do porządku swojej osoby.